Prezydencie, Szanowni Państwo, kiedy wchodzi się do zawodu nauczyciela, to wchodzi się całym sobą, całą swoją wiedzą, pasją. Szkoła staje się życiem. Niestety bardzo często też to życie niesiemy do swoich własnych domów. Dlatego zawsze ciepło pozdrawiam mężów, żony, partnerów, którzy uczestniczą w dylematach, rozterkach nauczyciela. Nauczyciel to też ten, który nie tylko uczy, ale etymologia słowa jest zupełnie inna. Naucza. Ma odpowiedzialność i czuje w sobie odpowiedzialność, aby nauczyć nie tylko przedmiotu, ale również życia, wiedzy o świecie. Dzięki Wam mamy bardzo określonych obywateli. I Wy też wiecie, że to, jakimi oni ludźmi są, zależy tylko i wyłącznie od Was. Życzę w związku z tym codziennego szacunku, codziennych radości, choć przecież życie takie nie jest, codziennej przyjaźni Waszych uczniów, żeby każdego dnia wiedzieli, że jesteście razem i że jesteście ze sobą związani, wspólnie za siebie odpowiadacie. I życzę Wam dobrej zmiany. Dobrej zmiany, która ma polegać nie na zwalnianiu nauczycieli, ale na zmienianiu podstawy programowej, tak, żeby historii było tyle, ile było, biologii, chemii, fizyki. A jednocześnie życzę Wam, żebyście nie mieli maluszków, które właśnie chcą zasypiać się w nocy z mamą, która będzie czytała im bajki. Bo wolność rodzica polega na tym, że decyduje, kiedy jego dziecko idzie do szkoły. A Finlandia, kraj, który osiąga najlepsze wyniki edukacyjne, to kraj, który obowiązek szkolny ma na poziomie 7 lat. Dzisiaj jest dobry dzień. Nie można tego dobrego dnia spędzić z niepokojem w sercu. Bo to Wy swoją wiedzą, zaangażowaniem każdego dnia przyczyniacie się do tego, że społeczeństwo szanuje nauczycieli. Przyczyniacie się do tego, że młodzi ludzie mają na kim się wzorować, idąc do pracy, do szkoły. Przyczyniacie się też swoją pracą do tego, że rodzice bezpiecznie powierzają Wam swoje dzieci. I za to wszystko dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i życzę poprawy warunków pracy i płacy.